gotujecie dzisiaj dla 7 gości. Ale oczywiście my też chcemy spróbować waszych dań. Więc gotujecie dla mnie, dla Michela i dla Magdy, której nie ma, ale będzie. Więc gotujecie dla 10. Stwierdziliśmy, że dostaniecie i będzie na pewno wystarczający. 120 minut. Dwie godziny, dobra, okej. Ale. Z Michelem zawsze jest ale. Ale. Po 60 minut musicie podawać już przekąska. Potem podajemy danie główne i deser. Kucharze, czas poznać gości. Przywitajcie gościa numer 1. Wyjątkową kobietę. Osobę, która wygrała pierwszą edycję Masterchefa w Polsce. Powitajcie Basię Ritz. Kuchnia Masterchefa kojarzy mi się z miejscem, w którym wszystko się zaczęło. Cała moja przygoda, zmieniłam swoje życie na zupełnie inne. Jest po prostu świetnie. Witam wszystkim, cześć, witajcie, witajcie serdecznie. Cieszę się ogromnie, że mam możliwość być znowu tutaj na planie z wami wszystkimi. Jak już Basia Ritz wyszła, no to już było wiadomo, że to będą też zwycięzcy poprzednich edycji Masterchefa. Czas zaprosić drugiej zwycięstwa. Beata, gdzie jesteś? Beata Śniechowska. Jak widzę logo Masterchefa, jak widzę uśmiechniętych uczestników, jak widzę jury, to wszystkie emocje wracają. Ania, to trochę nasze dzieci, wiesz? Trochę, bardzo! A to nie koniec, bo my jesteśmy rodzina wielodzietna. O, tak. 500 plus na każdego. No. A teraz czas przywitać trzeciego Masterchefa. Przywitajmy Dominikę Wójciak. Bardzo mi się podobają te masterchefowe powroty, szczególnie po tej drugiej stronie stołu. Chociaż z drugiej strony to gotowanie i ten taki fajny stres związany z gotowaniem też jest przyjemny. Mogłabym w sumie wrócić do kuchni też. Dominika, miło cię widzieć. Czy dziewczyny, czas na chłopaka, no co myślicie, panowie? Niespodzianka. No właśnie, Ania, kto będzie teraz? Powiedz nam. Nasz kolejny gość to niezły agent. Przywitajmy zwycięzcę 4. edycji Masterchefa, czyli Damiana Kordasa. Masterchef zmienił moje życie totalnie. Moja kariera faktycznie poszybowała. To wszystko zawdzięczam naszym jurorom i Masterchefowi, więc tęsknię bardzo czasem za kuchnią Masterchefa. I czas na Magdę Nowaczewska. Gdzie ona jest, Magda? Magda idzie! Masterchef pokazywał mi nowe horyzonty kulinarne. Dużo się tutaj uczyłam. Miałam szansę spotkać genialnych szefów kuchni. No i poznać świetnych ludzi i za tym na pewno będę bardzo tęskniła. Mateusz Zielonka. Do roli jurora już jestem trochę przyzwyczajony, z racji tego, że byłem na Masterchef Juniorze. Cześć. Bardzo się ucieszyłem, że zobaczyłem jurorów, że mogłem zobaczyć, jak wygląda finałowa już teraz 12. I czas przywitać Ola Nguyen. Ja się bardzo wzruszyłam powitaniem. Tęskniłam za panią Magdą, tęskniłam za Michelem, za Anią. Naprawdę jakby wracam jak do rodziny. Dzień dobry. Dla mnie to rzecz po prostu fenomenalna, fantastyczna. Widzieć ich wszystkich na żywo. Jak zobaczyłem tą siódemkę, która już stała tam, to pomyślałem sobie, że brakuje w sumie tam tylko mnie. I myślę, że ja bym pasował do tego grona. Magda! Brawa! O! Rzucę kapturek! Dzień dobry. Dzień dobry. Kochani, nie ma tutaj czasu na bla, 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 bla. Teraz jest tylko na tak zwane gotowanie. Proszę państwa, startujemy. 3, 2, 1.